Telewizja w Polsce.pl, to są gorące pytania. Witam Państwa, Edyta Hołdyńska. I łączymy się, drodzy Państwo, z kolejnym naszym gościem. Czy politycy zdają egzamin w dobie pandemii? To jest bardzo poważne pytanie i bardzo ważne pytanie dzisiaj. W dobie tego, z czym się zmagamy, widzimy z jednej strony działania rządu, z drugiej strony krytykę opozycji, do czego ma święte prawo, ale no właśnie, także takie postawy polityków, które warte docenienia. I tutaj pochwalić należy byłego marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, z którym się połączymy. To były marszałek Senatu, obecnie senator Prawa i Sprawiedliwości, który jako lekarz udzielał pomocy pacjentom w Nowym Mieście nad Pilicą. Teraz pan, panie marszałku, jest w domowej kwarantannie, czeka pan na wynik testu, prawda? Dzień dobry, kłaniam się i pani redaktor, i państwo. Jestem w kwarantannie, ale jeszcze nie czekam na wynik badania, bo badanie będę miał przeprowadzane. Właśnie jestem w kontakcie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną i nie wiemy, czy w piątek, w sobotę, czy w niedzielę. Chyba w sobotę będę miał takie badanie. Ważne jest, żeby nie robić od razu takiego badania po ekspozycji, a to ekspozycję, czy ekspozycję, kilka ekspozycji miałem w ubiegłym tygodniu. I dobrze, aby nie robić tego badania 7 dni od ostatniej ekspozycji. To jest najlepszy okres, wtedy jest już taka pewność, że jeżeli jest plus, to jest to wiarygodny plus, to będzie plus, prawda? Czasami można wyjść tak zwane okienko epidemiologiczne i mieć wynik, no, tak, może to nie jest w pełni medyczne określenie, ale fałszywie ujemne. Panie marszałku, no to przede wszystkim pytanie o samopoczucie. Chyba nie jest najgorzej z tego, co widzę, ale czy są jakieś objawy, czy mamy się czym martwić, jeżeli chodzi o potencjalne zagrożenie zarażeniem koronawirusem? Czy ma pan objawy? Nie mam objawów, czuję się bardzo dobrze. Już ponad pół kwarantanny za mną, więc już się szykuję do aktywności takiej politycznej, ale również i lekarskiej. Że już nałożyłem dzisiaj po raz pierwszy podczas kwarantanny krawat. No to serdecznie się cieszymy, że to dla nas ten krawat, panie marszałku. Pytanie też o taką postawę polityków. Ta pańska godna naśladowania, jest pan lekarzem, więc ruszył pan na pomoc. Natomiast politycy rzeczywiście zdają swojego rodzaju test właśnie teraz w dobie kwarantanny, prawda? Czy jest pan zadowolony z tego, jak to wygląda? Czy tak naprawdę możemy mówić o takiej postawie godnej naśladowania, jeżeli spojrzymy także na polityków opozycji? No my jako społeczeństwo jesteśmy zachęcani do tego, by pozostawać w domach, prawda? Do tego, by wychodzić tylko, jeżeli to jest konieczne. Czy politycy są tutaj wzorem? O, totalna opozycja pozostaje totalną opozycją i tak jak do tej pory nie zdarzyło mi się, abym pochwalił wypowiedź polityka lewicy. Mówię tutaj o kandydacie na prezydenta. Trochę niepolityczne to będzie, ale jesteśmy w takiej sytuacji wyjątkowej. Robert Biedroń, no, wczoraj skrytykował totalną opozycję, bo nie można totalnie wszystkiego krytykować. Jak ja słyszę, że pani kandydatka na prezydenta, marszałek, wicemarszałek Sejmu, pani Małgorzata Kidawa-Błońska, najpierw wyraziła zgodę na zaproponowaną procedurę procedowania w Sejmie. Podczas Konwentu Seniorów wstrzymała się od głosu, a wyszła na konferencję prasową i powiedziała, że jest przeciwna. No więc to no widać, że ta totalna opozycja cały czas jest w tyle Platformy Obywatelskiej. Nie mogą się tego pozbyć. Tej takiej niechęci, nie chcę mówić już nienawiści, bo na pewno w wielu momentach to widać, ale takiej kontry w stosunku do wszystkiego, co jest związane z Prawem i Sprawiedliwością. A Prawo i Sprawiedliwość rządzi. Prawo i Sprawiedliwość tworzy rząd i nie można w tej sytuacji niezwykle kryzysowej sytuacji, no nie można myśleć o swoich politycznych aspiracjach i korzyściach politycznych. No bo oczywiście Platforma Obywatelska sądzi, że negując wszystko, co robimy, no uzyskuje poparcie i wsparcie swoich sympatyków, a również no, chce wzbudzić niepotrzebne emocje, bo teraz, o czym pani redaktor powiedziała,
społeczeństwo zdaje egzamin. Czy politycy zdają egzamin? O to już odpowiadam, nie wszyscy. Nie wszyscy politycy zdają egzamin w tym trudnym okresie. Ja mogę powiedzieć, jak było w Senacie, bo przecież też z naszymi kolegami z Platformy Obywatelskiej umówiliśmy się na wyjątkowy tryb podejmowania ustawy. Wyjątkowy tryb. Tylko i wyłącznie zgodziliśmy się na zmianę w regulaminie po to, żeby uchwalić przygotowaną wcześniej ustawą, za którą chcieliśmy zagłosować. Przyszedł pan przewodniczący Budka, przewrócił zupełnie tę ustawę. Głosowaliśmy przeciwko, bo ta ustawa zrujnowałaby budżet, doprowadziłaby do bankructwa, natychmiastowego bankructwa, czy w bardzo krótkim czasie bankructwa państwa. No na to się nie można zgodzić, więc nie wszyscy politycy zdają egzamin. Jeżeli mówimy, wspominaliśmy na początku o tym, że pan, panie marszałku, oczekuje na możliwość wykonania testu jeszcze, no to właśnie te kwestie pojawiają się bardzo często, jeżeli mówimy o opozycji i o tych argumentach, no tutaj, czy merytorycznych, różnie jest to oceniane na całym świecie. Czy powszechna dostępność tego testu byłaby lepszą profilaktyką, czy rzeczywiście bylibyśmy wtedy bardziej bezpieczni? Pan potwierdza, że na test należy oczekiwać. Tak, bo trzeba zrobić test osobom, które tego wymagają, i w odpowiednim momencie. I to jest chyba po raz pierwszy w historii świata wskazanie przez polityków wskazań do wykonywania testów. Wszystkim zrobić testy, tak to, szanowni państwo, nie wolno, dlatego że jeśli robilibyśmy wszystkim zgłaszającym się, chętnym, a zapewne chętnych osób byłoby bardzo dużo, się blokują. Tak, no, te terminy troszeczkę się wydłużyły. Cały czas rząd zabiega, stara się i tych laboratoriów jest coraz więcej. Tych laboratoriów jest już w tej chwili ponad 30, a w krótkim czasie będzie jeszcze ich więcej. I blokują wykonanie testu tym, dla których jest to bardzo istotne, ważne, no decydujące, można powiedzieć. Więc to jest po prostu daleko idąca lekkomyślność, stwierdzenie, że wszystkim test, ogólnodostępny test. No nie, to nie jest, przepraszam bardzo, że użyję tego, akurat mi przyszło do głowy, to nie jest test ciążowy, który można sobie wykonać, tylko to jest test na zarażenie bardzo poważnym, bardzo groźnym wirusem. My musimy wiedzieć, my lekarze, prawda, byłem w takiej sytuacji, i od tego wyniku no, zależał dalszy los tego pacjenta. Także to jest no, wyjątkowa lekkomyślność, głoszenie i wychodzenie z tezą, że wszystkim należy robić testy i że ten test powinien być ogólnie dostępny. Nie powinien być ogólnie dostępny, tylko powinien być ogólnie dostępny dla tych, którzy mają wskazania lekarskie. Bo tu decyduje wskazania lekarskie, medyczne, epidemiologiczne. Czyli objawy albo kontakt ze sobą. Tak, zarażoną albo z osobą powracającą z zagranicy, uściślimy. Tak, tak pani jest, która ma objawy. Tak. Także to są określone, to już wszyscy wiemy. Tak. I o panie tym marszałku, tutaj trzeba się pytać specjalistów, pytać się ekspertów, pytać no się właśnie, profesorów, to zapytam, tych, którzy całe życie zjedli na tym i wiedzą, w jakim momencie i kiedy i komu należy i wykonać test. Panie marszałku, to zapytam pana jako specjalistę, jako lekarza, ale także tego, który właśnie był w szpitalu w momencie takim bardzo krytycznym, czyli wtedy, kiedy my najbardziej potrzebujemy pomocy medyków. Jak wygląda polska służba zdrowia i jak wyglądają nastroje pielęgniarek, ratowników medycznych, kierowców karetek, opiekunek medycznych, całej służby zdrowia, która dzisiaj dba o to, byśmy wszyscy byli zdrowi i bezpieczni. Czy nasza służba zdrowia podoła temu wyzwaniu? Panie marszałku, proszę o szczerą odpowiedź. Czy my mamy czego się obawiać? No na pewno jest też tak, prawda, że tych zabiegów, choćby takich planów jest dzisiaj mniej właśnie po to, by zmniejszyć ryzyko. No ale właśnie, ulegniemy wypadkowi, nawet nie będziemy zarażeni koronawirusem, trafimy do szpitala, czy my będziemy bezpieczni? Panie redaktor, rząd, i to jest taki dowód na to, że musi istnieć państwo, że musi być odpowiedzialność państwa, szczególnie w sytuacjach kryzysowych. To państwo, to rząd
bardzo szybko zadecydowało o tym, że stworzono w każdym województwie po jednym albo po dwa szpitale, pełnoprofilowe szpitale jednoimienne, czyli tam, gdzie kierujemy pacjentów już ze stwierdzoną chorobą, ze stwierdzonym dodatnim wynikiem na obecność wirusa, koronawirusa. To bardzo ważne. To dziwili się do mnie, dzwonili ludzie, po co to, może niepotrzebne. Okazuje się, że niezwykle potrzebne. No wyprzedziliśmy właśnie to, o czym też dowiedzieliśmy się, bo przecież patrzyliśmy i rząd, i eksperci, i profesorowie, wszyscy patrzyli, w jaki sposób przebiega ta epidemia. Przecież naukowcy dzielą się swoimi doświadczeniami, swoimi wynikami, swoimi obserwacjami i tu mamy tą wiedzę. Wiedza musi być oparta na faktach, wiedza musi być oparta na, tak jak cała medycyna, evidence-based medicine, więc to tak powinna działać medycyna, ale również i organizacja medycyny, służby zdrowia. Więc ja zawsze powtarzałem i powtarzam, że mamy oczywiście, że bardzo wiele w służbie zdrowia do zrobienia, ale wiele zostało już zrobione. Zresztą te obrazki pokazywane szpitali, te wszystkie szpitale widać, w większości są po termoizolacji, może nie na temat zupełnie, ale też widać to, prawda, że jednak ta dbałość o placówki służby zdrowia ze strony samorządów, ale nie tylko, organów założycielskich była, jest i ona będzie. I tu proszę być spokojnym, ja chcę wszystkich bardzo uspokoić, bo ten spokój jest bardzo nam potrzebny. Oczywiście, jak pani redaktor pytała się, jakie jest nastawienie personelu, no jest lęk, oczywiście, że jest obawa, ale nie ma, ale nie ma paniki. No to jest zupełnie naturalne. Ja jako chirurg byłem już w swoim życiu byłem wielokrotnie narażany na zainfekowanie się i przeszedłem wirusowe zapalenie wątroby po zakłóciu się podczas operacji. Też byłem narażony na HIV, bo operowałem pacjentkę z podejrzeniem tej choroby i też je zakułem, bo to bardzo skomplikowany, długi, ratujący życie zabieg. To jest codzienność, może nie codzienność, ale z tym lekarz się spotyka. Takie ryzyko podejmuje, wybierając ten zawód i o tym wie. Także lekarze, personel w trzeba mieć powołanie, prawda, do tego zawodu też, to na pewno. Tak, panie marszałku, ostatnie pytanie, bo ostatnia minuta. Pytanie, czy wróci pan, panie marszałku, do szpitala, bo zapowiadał pan, że jeżeli będzie pan zdrowy, wraca pan na służbę, czy to będzie służbę tę medyczną, czy to będzie bezpieczne? Ostatnim zdaniem. Wracam, będzie bezpieczne. Dziękuję serdecznie. Marszałek. Pani redaktor. Mam nadzieję, że już w niedzielę bądź w poniedziałek będę na dyżurze. Tego życzymy w takim razie. Dziękuję. Stanisław Karczewski, senator Prawa i Sprawiedliwości, były marszałek Senatu. Dziękuję raz jeszcze za tę rozmowę. Dziękuję. Drodzy państwo, my wracamy do gorących pytań już za chwilę po krótkiej przerwie. Cały czas jesteśmy z państwem, czuwamy i rozmawiamy z najważniejszymi osobami w tym kraju. Sięgamy także po komentarze specjalnie dla państwa. Proszę z nami zostać.